Cześć, witamy Was wszystkich w podcaście Historyczno-Sztucznie. Dzisiaj jest ze mną Oliwia Wałecka z UW i będziemy się dzisiaj zajmować i rozmawiać trochę o Hilmie Klimt. Przez N, nie przez M. Więc Oliwia, kim była Hilma? Hilma była szwedzką artystką, związaną z sztuką abstrakcyjną, chociaż ona niekoniecznie jakby swoją sztukę mogła nazwać abstrakcyjną, raczej by tego nie zrobiła, bo była to raczej taka sztuka związana z, powiązana z filozofią, z teozofią i też z takimi właśnie źródłami pozarzeczywistymi, związanymi z jakby z takimi bogami, w których ona wierzyła, którzy dawali jej konkretne instrukcje, jak malować te obrazy, co w nich przekazać, i bo to były raczej takie jakby powiedzmy przechowalnia takich treści, którymi powinien się kierować człowiek zgodnie z jakąś właśnie teozoficzną doktryną, i ona właśnie raczej traktowała swoją sztukę jako misję i swoją działalność też. No i ćwiczyła jakby automatyczne pisanie, tak jak surrealiści, czy właśnie starała się tworzyć te obrazy, zawsze mówiła o tym, że tworzy obrazy w transie, bardzo automatycznie, że właśnie na zasadzie jakiegoś przekazanego słowa przez tych bogów, po czym ona później to po prostu w transie rozwijała na obrazie. Okej, okay. I uczyła się w akademii? Tak, uczyła się w Akademii Sztuk Pięknych w Szwecji i była tam jedną z pierwszych kobiet i zdobyła dyplom z wyróżnieniem. I mówimy tutaj o sztuce, o malarstwie. Tak. I nie wychodzi poza to malarstwo, prawda? Nie. Okay. Powiedziałaś dwa takie terminy, czyli abstrakcja i teozofia, i myślę, że dobrze byłoby to wyjaśnić ewentualnie dla osób, które nas słuchają i mogą trochę nie wiedzieć, czym się różni abstrakcjonizm od takiego abstrakcjonizmu właśnie Hilmy, więc jakbyś mogła coś powiedzieć na temat tego, jakie są założenia abstrakcjonistów i czemu te dzieła, znaczy powiedziałaś już trochę, czemu te dzieła Hilmy nie są abstrakcją, ale może troszkę więcej jeszcze o tym. Tak, bo właściwie nie powiedziałabym do końca, że nie są abstrakcją, ale teraz też się mówi o takim odróżnieniu tej sztuki Hilmy Klimt, że raczej ona nie do końca jest tym samym, co właśnie ta abstrakcja, bo po pierwsze abstrakcjonizm miał źródło w jakby właśnie zagwozdka jest taka, że źródła jakby mają bardzo podobne, bo abstrakcjoniści też korzystali z takich teozoficznych źródeł, czyli właśnie z religii, która jakby religią stricte nie jest, tylko właśnie jest taką doktryną związaną z tym, że istnieje coś więcej, to jest bardzo enigmatyczne, więc to po prostu polega na tym, że jest jakiś świat poza nami i jest jakby związany z kosmosem, że właśnie na przykład nasz świat jest odpowiednikiem tego kosmosu, czyli jest coś mikro, coś jest makro i też właśnie z jakimiś no bardzo spirytystycznymi rzeczami, to się ze sobą troszkę wiąże, ale jakby ten nurt teozoficzny jest bardzo troszkę zawiły, jest bardzo dużo z tych związanych różnych teorii, różnych mistyków, którzy mają swoje własne jakby konkretne Myślę, że o tej teozofii możesz wyjaśnić jakby pojęcie w ogóle samej teozofii. Dobra. No to po prostu właśnie jest takie wierzenie, że istnieje coś więcej niż nasza rzeczywistość i że właśnie jakieś rzeczy związane z naszą rzeczywistością mają odpowiednik w tej rzeczywistości poza nami. Mhm. I głównie chodzi właśnie o to, żeby wierzyć w coś więcej i coś jakby dochodzić do takiego kosmicznego ładu, że właśnie ta harmonia, ten ład to jest jakby to, do czego powinien człowiek dążyć i to jest właśnie taki z tego, to z czego świat się składa i jakby, no właśnie, tak to wygląda, powiedzmy. I właśnie ta teozofia jest jakby zapalnikiem dla abstrakcji ogólnie, tylko że właśnie różne są jej źródła, że właśnie tak samo jak na przykład neoplastycyzm korzystał z zupełnie innych źródeł niż taki. Chociaż też mają swoje powiązanie, bo wiadomo, że to przechodzi w bardzo różne sposoby, różne jakby ścieżki ma, więc oni korzystali też pewnie bardzo z podobnych, ale jednak gdzieś tam te główne założenia opierali na trochę innych rzeczach,
innych znawcach tej teozofii, czy tam... Tak, bo można chyba powiedzieć tak, układając trochę tą abstrakcję, że ona wychodzi od takiego po prostu malowania rzeczy niefiguratywnych, tak bym powiedziała, czyli po prostu malowania na płótnie, na kartkach rzeczy, które nie przedstawiają niczego konkretnego i później rozchodzi nam się w historii sztuki, jest dzielona przez historyków sztuki i przez kulturoznawców na takie abstrakcje geometryczną, niegeometryczną i różne takie nurty, które później wypływają jakby z tego wspólnego założenia nieprzedstawienia konkretnych rzeczy. To tak tylko dodaję... No ty masz lepszą zdolność pedagogiczną niż ja. Mówiąc dla osób, które może jednak nie studiują historii sztuki i mogą czuć się zagubione w tym wszystkim. No dobra, to mówimy o tej teozofii i o tym, w jaki sposób wpływa ona na sztukę. I właśnie Hilma się inspiruje też teozofią, tak? Tak, tak. I maluje obrazy i ona na przykład pisze coś na temat tego... Tak, właśnie ona ma ogromny zbiór dzienników i one są fantastyczne, bo w ogóle znaczy to nie jest do końca jakby pisanie, bo akurat jak powiedziałaś pisanie, to te dzienniki mi się najbardziej nasunęły w głowie, ale zanim o nich to jeszcze są takie jakby, które się nie zachowały, ale jakby wiadomo, że one były, bo są źródła, które jakby mówią o ich istnieniu. Więc to są takie po prostu zapisane automatycznym pismem dzienniki, których było naprawdę bardzo dużo. I ona je pisała razem z takim towarzystwem swoim własnym jakby takich ala sióstr. I one razem rozwijały te zdolności mistyczne. I tak, jeszcze pisała, jakby tworzyła takie dzienniki, w których zapisywała swoje różne wzory. I właśnie, żeby na przykład nie zapomnieć tego, co ci bogowie jej przekazywali, to wszystko było rozwijane w dziennikach i też wyjaśnienia symboliki, bo dla niej ta wartość jakby edukacyjna, powiedzmy, była bardzo ważna, bo jakby te obrazy coś miały przekazać. I czy można te obrazy jakby czytać w taki sposób, że na przykład są symbole, które się powtarzają tak, w tych obrazach? Tak, jest ich bardzo dużo, no. Jest ich bardzo dużo, znaczy nie, to było tak, że ona w ogóle też na tyłach na przykład pisała konkretne wyjaśnienia do symboli, więc to było takie narysowane, a obok było wyjaśnienie. No i wszystko jest po szwedzku, oczywiście. I nie widziałam, żeby ktoś próbował to tłumaczyć na różne języki. Raczej to jest w takich minimalnych pracach, ale nikt się tego nie podejmuje. Nie podejmuje się raczej takich wątków wyjaśnienia tej symboliki, przepisania do obrazów. Tylko tak bardziej na zasadzie tych tych filozofii, które już powstały, no to się wtłacza do wyjaśnień obrazów, ale raczej nie. Raczej to jest taka jej prywatna sfera i tego się nie tyka, pewnie też ze względu na bardzo trudne wyjaśnienia, nie? Bardzo trudny jakby, trudny jakby sposób tych zapisów, wszystko pewnie jest takie dość zawiłe, bo ja tylko widziałam jakby kserokopię tego, no i to w ogóle wygląda tak super kolorowo i to jest tak no bardzo niesamowicie estetycznie tak, zrobione. Tak, ja chciałam tylko dodać tutaj dla osób, które słuchają nas na Spotify, że na YouTubie na pewno będą albo fotografie wrzucone do filmu, albo będzie bibliografia dla osób zainteresowanych, no i na pewno właśnie jakieś linki do samych obrazów, ale też właśnie może do tego, o czym teraz opowiada Oliwia, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tą historią, to zapraszamy na YouTube, bo tam będzie na pewno więcej. No dobrze, to tak przeszłyśmy do samych obrazów, ale ja chciałam jeszcze wrócić do tej filozofii i w ogóle do tego spirytualizmu jako takiego zjawiska kulturowego może, jakbyś mogła coś o tym powiedzieć w tamtym momencie, jak ono wpływa na sztukę. No właśnie, ono jest jakby troszkę, można chyba zaryzykować takie stwierdzenie, że jest wszechobecne. Właśnie tak jak mówiłam, związane z rozwojem abstrakcji, ale też futuryzmu, bo futuryści korzystali bardzo dużo już ze takich spirytystycznych fotografii, czyli po prostu jakby, no ten spirytyzm, no to jest wierzenie, że jakby te dusze nasze się błąkają, można się z nimi porozumieć, czyli też jakaś rzeczywistość naddana, prawda? I jakby oni z tego bardzo dużo korzystali, tylko o tym chyba nawet nie ma dużo prac, tak jak ja próbowałam coś znaleźć, tylko są takie wzmianki, że oni z tego korzystali. No ale to jest też ważne zjawisko, też ze względu na to, że pod względem takiego wątku feministycznego, bo te towarzystwa teozoficzne były głównie przewodzone, jakby dowodziły nimi już tak powiedzmy, dowodziły nimi kobiety, na przykład ona się nazywa Madame Błatawska i to była właśnie taka bardzo taka silna postać, właśnie, która kierowała ruchem teozoficznym. Później ten ruch przejęła kolejna kobieta i właściwie chodzi o to, że kobiety miały więcej głosu i były słuchane. I jakby faktycznie to było takie przejęte przez nie.
I też właśnie wydaje mi się, że Klimt tam znalazła swoje miejsce, gdzie mogła się rozwijać bardziej i bardziej niż na przykład właśnie w głównym nurcie. Chociaż nie pokusiłabym się o takie założenie, że przez to jakby Klimt jest zapomniana, bo tak też się mówi, że nie mogła się rozwijać, bo to było jakby środowisko zdominowane przez mężczyzn. Pewnie tak, ale ona miała też inne cele. Więc no i jeszcze było to ważne ze względu na to, że ono powstało jakby w ogóle te wierzenia teozoficzne i to wszystko, ten spirytualizm się jakby znowu wykluł na nowo w kulturze, też przez to, że wtedy jakby powstawały takie pierwsze jakieś, było większe takie zainteresowanie nauką, powstawały różne jakby, było więcej jakby odkryć, tak, o to mi chodziło, no i związanych z fizyką i to było też pokazanie właśnie takiej czegoś, co jakby nie widzimy gołym okiem i to też bardzo dużo jakby było dużą inspiracją dla tych artystów. Okej, i sama ta praktyka spirytystyczna wpływa też na sztukę abstrakcyjną? W jaki Tak, sposób? tak. Wiadomo, że niektórzy z artystów uczestniczyli w seansach. No była to pewnie dla nich luźniejsza inspiracja niż dla Klint. Klint też była taką spirytystką, chyba dobrze się wyraziłam, Chyba tak. tak. I też właśnie uczestniczyła w takich seansach, tylko wydaje mi się, że ona, no wiadomo, była bardziej z tym, że nie było tutaj takiego dystansu, jak na przykład u innych artystów wtedy. Jakiego dystansu w No w sensie sensie? takiego, na przykład, no nie wiem, wydaje mi się, że taki Kandinski raczej jakby bardziej czerpał z tego inspirację, Okej. niż wchodził w takie mocne więzy z tą religią, teozofią i tak dalej. Znaczy, no, powiedziałam, że to nie religia, ale już niech tak zostanie. Okej, to jeszcze jakbyś teraz mogła narysować takie główne problemy, które się pojawiają w sztuce Klimt. No to właśnie, jeżeli chodzi na przykład o taką percepcję tej sztuki teraz, to właśnie jest to, że ona jest nazywana prekursorką abstrakcjonizmu. I to brzmi bardzo dumnie i tak właśnie jest związane z tym wątkiem feministycznym, który teraz jest bardzo ważny i słusznie. I właśnie tylko jest taka kwestia, że czy ona do końca była tą prekursorką, bo jednak było jasne jej odkrycie w ogóle tej sztuki spowodował wielki szok, że nagle ona jest i w Nowym Jorku i w ogóle powstają prace i przewraca tą oś historyczną, że gdzie Kandinski, gdzie ona, To ale chyba też jest związane z tym, że ta akwarela Kandyńskiego, uważana za pierwszą pracę taką tak. abstrakcyjną z 1910 roku, tam jest jakiś problem z tym datowaniem. W sensie jest Tak. podważane to, czy to jest praca, która nie jest przez przypadek przez samego Kandyńskiego Tak. antydatowana, bo Kandyński sam też pisał o swojej sztuce i tak się zwracał do tej swojej sztuki, że można by zakładać, że właśnie zrobiłby coś takiego. I tam chyba rzeczywiście wyszły jakieś rzeczy związane właśnie konkretnie z tą pracą. Jakby dające taką możliwość podejrzenia, czy to jest rzeczywiście ten 910. I myślę, że to też wpłynęło na to, w jaki sposób interpretowało się te prace Klint w Tak, stosunku do Kandyńskiego. dokładnie. I właśnie to też pokazuje, jak bardzo takie datowanie i w ogóle takie umiejscowienie na jakiejś osi czasu jest strasznie złudne. I tak naprawdę abstrakcja nie ma swojego początku ani u Kandyńskiego, ani u Klimt, tak jak się mówi. Wiele badaczy wskazuje na o wiele wcześniejsze te początki, bo było wiele właśnie spirytualistów choćby, bo o tym najwięcej czytałam, którzy no powiedzmy próbowali jakby, znaczy nie próbowali, bo to nie było celowe, o to chodzi, tak? Tutaj nie ma tej celowości. No rozwijali jakieś takie pisma automatyczne, przecież to się zawsze gdzieś tam pojawia, ale też dlatego jakby właśnie prekursora ciężko wyłowić. Ale jakby dlatego uważam, że to jest mylne w ogóle tak to nazywać i wiele, wiele, wiele badaczy też tak sądzi, bo to po prostu bardzo miesza w stosunku do tego, że no, do takiej właśnie odbierania tej historii sztuki, że nie ma czegoś takiego jak początek na dobrą sprawę bardzo często, zwłaszcza jakby w sztuce współczesnej, bo jest tyle inspiracji, tyle niezbadanych ścieżek, że no wydaje mi się, że to takie właśnie też ze względu na ten wątek feministyczny, który jest bardzo ważny i to jest druga kwestia, tylko on się rozwija trochę inaczej u Klint i moim zdaniem na to warto zwrócić uwagę, bo jakby
Ona troszkę miała nie tyle co kompleks, ale ona zauważyła te problemy, wiadomo, związane z jakby rolą kobiet w społeczeństwie. Ale i właśnie ta teozofia dawała takie poczucie jakby jedności. Ona jakby jedną z jej takiej najpopularniejszych doktryn to jest to, że wszystko tak naprawdę jest jednym, czyli te przeciwieństwa się dopełniają, a że tutaj jakby tak naprawdę mężczyzna, kobieta to w wyższej rzeczywistości jest jedność. No i właśnie ona to przedstawiała na obrazach. I na przykład ma taki cykl z łabędziami, który na początku to są dwa łabędzie i ona na zasadzie symboliki kolorów te łabędzie przedstawia jako kobieta i mężczyzna. Tylko że one się zaczynają później mieszać ze sobą, mieszać i wychodzi taka geometryczna abstrakcja z nich, te kolory się zamieniają. Więc to raczej jest ten wątek feministyczny, powiedzmy w jakiś sposób, że ona pokazuje, że jesteśmy jakby równi, że nie ma pomiędzy nami różnic, a zwłaszcza na zasadzie jakiegoś głębszego takiego pomyślunku, powiedzmy, że no tak naprawdę no to faktycznie jesteśmy trochę tą samą substancją i o tym też mówiła. Więc to jest bardzo ważny wątek. Czyli myślisz, że jakby to, że Clint jest wyciągana z tej historii sztuki jako ta taka pierwsza abstrakcjonistka trochę wynika z takiej potrzeby wyszukiwania tych pierwszych kobiet i takiego wyciągania jej trochę na sztandary, mimo tego, że możliwe, że... Znaczy, no to jest ten sam problem, co w przypadku jakby wszystkich artystek wcześniejszych lat, gdzie jakby nie miały tego dostępu do akademii, do takiego samego kształcenia się jak mężczyźni i w ogóle prowadzenia kariery w ten sam sposób, że bierzemy te kobiety i trochę próbujemy, nie zmieniając zupełnie narracji wokół tego, jak powstaje ta sztuka i co uznajemy za wielkie, co uznajemy za genialne, powiedzmy, przykładać to do tych artystek i mówić, no tak, ale one były wielkie, one były genialne, trochę nie biorąc właśnie pod uwagę tego, w jaki sposób ramy społeczne funkcjonowały i tych ograniczeń, które były stawiane przed kobietami, to też jest esej Lindy Nochlin, więc myślę, że dlatego chcemy postrzegać ją jako taką pierwszą. Na pewno, w sensie ma to swoje plusy, tak, bo jednak jakby raczej każde jakieś zgrupowanie potrzebuje przewodnika, znaczy tak po prostu abstrakcyjnie mówiąc. Więc to jest jakby w tym widać plusy i faktycznie wydaje mi się, że to wyciąganie jest konieczne, jeżeli chodzi o jakieś zalążki tego wątku feministycznego na początku, żeby to jakby wyskoczyło na wierzch. Żeby pokazać, że w ogóle były te kobiety, że to nie jest tak, że po prostu kobiety nie były zdolne do tego malowania, tylko pokazać, że jakby mimo tych ograniczeń one nadal jakby dawały sobie jakoś tam radę i było kilka przypadków w historii mimo tych ograniczeń, które gdzieś tam zaczęły zdobywać sławę, no ale oczywiście zatrzymały się na pewnym pułapie zazwyczaj właśnie przez te ograniczenia. Tak, dokładnie. I tutaj mówimy o Sofonisbie Anguissoli, Artemisii Gentileschi, Lawinii Fontanie, kim tam jeszcze, Angelice Kaufmann i tych wszystkich innych. Tak, dokładnie. No i właśnie z tym też się wiąże taki fakt, że bardzo często za taki argument, dlaczego ta Clint tak długo nie była odkryta, jest takie popularne postrzeganie, raczej nie wśród badaczy, tylko ogólnie w takich, jak się słyszy o jakichś rozmowach o jej sztuce, że właśnie to przez to, że ona nie mogła się wbić w ten nurt główny. Ale to nie do końca jest prawda, bo po prostu ona miała bardzo dużą świadomość tego, co robi i sama powiedziała, że ona chciałaby tą sztukę zachować dla pokoleń przyszłych, bo oni są w stanie to lepiej zrozumieć. No i pewnie to też miało związek z tymi feministycznymi wątkami, bo tak jak mówisz też wcześniej, no one mogłyby być zatrzymane, tak? Raczej traktowane trochę bardziej infantylnie, to też jest jakby kolejna sprawa. I właśnie, zgubiłam się chwilę, co ja mówiłam? Że traktowane infantylnie. No. Tak. A no, wcześniej? Że były traktowane infantylnie, dlatego że Boże. A tak, bo mi chodziło o dobra, mam. Mi chodziło o to, że właśnie one są tak naprawdę ona chciała zachować to dla pokoleń i jakby zrobiła to, że właśnie po jej śmierci 20 lat później, czy tam chyba 20 lat teraz już tej liczby nie pamiętam,
to miało być dopiero jakby pokazane publiczności. Tak. A ty pamiętasz mniej więcej, kiedy zostaje odkryta jej sztuka? W sensie, czy to jest tak, że to jest właśnie jakieś zainteresowanie niedawne, czy raczej... Znaczy, to jest niedawne zainteresowanie, na pewno współczesne. Właśnie, tylko ja nie znam konkretnej daty. Na pewno takie boom było też związane z wystawą w Nowym Jorku. Tam raczej było większość jej prac. No i właśnie związane z tym takim z tym wątkiem feministycznym najprawdopodobniej, ale ja nie pamiętam, właśnie nawet nie wiem, czy ta data jest podawana, czy to jest, raczej się mówi o takim zainteresowaniu, początkach i tak dalej. Jasne. No dobra, tak się zastanawiam jeszcze o czym tutaj by, o tych wątkach feministycznych porozmawiałyśmy trochę. Może jeszcze o takim miejscu w ogóle jej jako artystki w tym świecie, czy wszystko powiedziałaś na ten temat? Właśnie chyba jeszcze nasuwa się taka sprawa właśnie tej takiej infantylizacji ze względu na jej bardzo, bardzo powiedzmy romantyczny sposób przedstawienia świata. W sensie i tam są kwiatki, i jest różowo, jest kolorowo i właśnie przypisywane jest to temu słynnemu nurtowi sztuki kobiecej. Tak, dokładnie, że latają motylki i wszystko i że jakby... To dlatego, że ona jest kobietą, bo my jesteśmy te delikatniejsze, te takie bardziej czułe na świat i na te kwiatuszki, co rosną. A to tak naprawdę było związane też z teozofią, związaną właśnie z filozofią, antropozofią Rudolfa Steinera, który jakby bardzo dużo zwracał uwagę na te wątki jakby natury, bo właśnie uważał, że ten mikrokosmos, czyli te kwiaty i tak dalej, to jest to odbicie makrokosmosu, że wystarczy jakby spojrzeć na tą naturę, żeby posiadać tą refleksję o jakby głębi świata i tak dalej, i tak dalej. I ona właśnie jakby też dużo jakby się tym zajmowała ze względu na bardzo ogromny wpływ tego Steinera i ona się nawet z nim spotkała, ale Steiner no nie polubił jej prac bardzo i też spotkała się z takim zawodem właśnie dużym odnośnie właśnie tego spotkania, tak. Okej. Jeszcze chciałam Cię zapytać o jakieś takie wątki awangardowe, które się pojawiają. Czy w ogóle pojawiają się w jej sztuce? Czy ona jest interpretowana właśnie jak względem awangardy jest umieszczana? No właśnie ona jest takim wątkiem pobocznym jednak. Znaczy na pewno na tą awangardę wskazuje te niefiguratywne ujęcie rzeczywistości. Też w sumie ja bym powiedziała, że na tą awangardę też może wskazywać fakt właśnie zawiązywania tych jakichś tam korelacji z teozofią, bo to też było właśnie takie, no, kolejny raz postrzeganie czegoś więcej i tak dalej. I też na przykład teraz przy rozmowie o tej prezentacji to było wspominane, że no jakby to trochę nie wygląda jak abstrakcja, tu jest dużo figuracji, o co tu chodzi. I też była mowa, że to wygląda trochę jak surrealizm. I tak naprawdę, no właśnie, tutaj jest bardzo dużo jakichś takich przetworzeń, że takie paradoksalne jest to, że no wiadomo, Hilma jakby mówiła, że ona to dostaje wiadomość od bogów i jakby pisze automatycznie i maluje automatycznie, ale no tak naprawdę z zewnątrz, no to przyjmuje wpływy tego, co powstaje, tego, co w ogóle się dzieje na świecie. No tak, to jest chyba taki problem, że my patrząc na sztukę w ogóle próbujemy ją wsadzać w takie boksy pod tytułem abstrakcjonizm, dokładnie, surrealizm i ona się trochę nie mieści, ale też większość artystów właściwie, przynajmniej przez większość swojego życia gdzieś tam eksperymentuje i robi różne rzeczy, więc to jest też kwestia jakiegoś takiego uproszczenia w ogóle historii sztuki. No dobrze, to jeszcze chciałam Cię zapytać o tą współczesną recepcję Hilmy Klimt. Czy to się trochę zmienia, czy w ogóle jakby są jakieś prace, książki, które powstają trochę wychodzące poza ten właśnie nurt pod tytułem taka z boku abstrakcjonistka i poza ten nurt feministyczny, o którym już rozmawiałyśmy, że z jednej strony jest dobrą rzeczą, ale z drugiej strony też potrafi spłaszczać trochę tą sztukę. Tak, no właśnie teraz bardzo dużo mówi się, bardzo dużo, to było możliwe taka automatyczne wyolbrzymienie, ale jest właśnie taki jakiś zwrot w kierunku tego spirytualizmu. Zaznacza się, że może to było tak troszkę zaniedbywane, chociaż nie wiem, czy to prawda.
bo jakby właśnie czytałam pracę, gdzie zaznacza się, że jest to zaniedbywane, a z drugiej strony w takich albumach związanych z Hilmą, zebranymi esejami, to właściwie no, bez tego nie ma analizy jej sztuki czy pisania o niej. Ale też się mówi właśnie o tym, że przez może takie nie do końca uważanie, że duchy, nie duchy i tak dalej, no to, że to jest takie nie do końca naukowe, akademickie albo jakieś takie, że to raczej jest sensacja. No ale teraz właśnie już raczej no, do tego się tak nie podchodzi. I też wystawy były organizowane właśnie w tym kierunku, że właśnie spirytualizm w sztuce to bardzo często się pojawiała. Hilma jako taka jedna z głównych postaci, jedna z takich największych postaci. No właśnie, i to też jest taki odruch używania takich słów, prawda? No i tak, no to na pewno teraz bardziej się też idzie w tą stronę. Na pewno od lat nie wiem, chyba 2011, znaczy ciężko mi podawać daty, bo to może być nieprawdziwa data. Tak. Okej, okay. I powiedziałaś o tym, że ona pisze i pisze o tym, w jaki sposób tworzy te dzieła i tworzy te takie automatyczne pisanie eseje w ten sposób. A czy ocenia jakoś swoją sztukę? W sensie, czy są jakieś takie eseje albo jakieś jej teksty na temat tego, w jaki sposób... Znaczy oprócz tego, że mówiłaś, że ona jest przeznaczona jakby dla przyszłych pokoleń zazwyczaj, ale czy potrafi tak podejść do swojej sztuki i na przykład powiedzieć, że... czy jest przekonana o tym, że to jest taka idealna sztuka i to, co jej podpowiadają te bóstwa, to jest po prostu prawda albo że ona po prostu musi to robić? No właśnie, czy spotkałaś się z tym? Właśnie chyba nie spotkałam się, ale ona raczej też, nie wiem czy ona nie miała takiego podejścia, że to nie do końca właśnie była sztuka, tylko raczej taki przechowalnik, taka szuflada czy szafa wielka, piękna, duża, ciekawa, związana jakby z treścią. Takie notatki, nie? Dokładnie i właśnie to było jakby chyba dla niej bardziej takie zadanie, taka misja. Że raczej te obrazy to jest jakby coś, co miało uczyć. I też właśnie powstawały plany świątyni, w której te obrazy powinny się znaleźć, więc to też jest taka wskazówka, że raczej one były temu poświęcone. I ona, nie wiem, czy ona była tak mocno refleksyjna, nie mam pojęcia właśnie, czy pisała mocno o swojej sztuce, na pewno robiła notatki związane z wyjaśnieniem tego, ale tego nie jestem pewna. Musiałabym to sprawdzić. A pamiętasz może, czy są jakieś takie rzeczy, które piszą ludzie o jej sztuce w tamtym momencie, kiedy ona tworzy? Czy to jest tak, jak ona jest odbierana po prostu? Czy to jest trochę tak, że ona patrzy na nią jak na taką szaloną kobietę, która się zajmuje jakimiś praktykami związanymi z duchami i maluje jakieś dziwne rzeczy? Czy te prace są w ogóle wystawiane? W jaki sposób ją wtedy odbierano? No właśnie, ona, no w sensie ona nie była jakby wtedy rozpoznawana. Jako artystka, tak? Tak, dokładnie. I ona raczej istniała w tych, no, w tych jakby grupach związanych z teozofią, więc tam właśnie ten Steiner powiedzmy, no nie uważał, że te jej prace w ogóle są potrzebne do wyjaśnienia jego antropozofii, ale na pewno miała relację z Błatawską, ale nie, i raczej wydaje mi się, że tam była uznawana, ale to są takie moje spostrzeżenia, ale raczej ona jakby w jakimś, na gruncie jakiejś krytyki czy czegoś, no to nie istniała. Teraz mi właśnie tak przypomina, że coś mi miga ta data jakiejś konkretnej wystawy takiej ala pierwszej, ale nie mogę sobie przypomnieć tego wątku, więc nie będę mówić, ale no właśnie coś. No dobrze, no to wydaje mi się, że mniej więcej poruszyłyśmy chyba wszystko, co chciałyśmy powiedzieć. Chyba, że coś jeszcze masz do dodania o filmie? Wydaje mi się, że jest tak dobrze skondensowane. No dobra, to dziękujemy Wam bardzo i tak jak mówiłam, jeżeli ktoś się zainteresował tematem, to na pewno będzie bibliografia umieszczona w opisie na YouTubie i będzie można sobie coś doczytać.